Witam serdecznie, szczęść Boże, kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Fragment z Ewangelii według świętego Marka. Jezus, ukazawszy się 11, powiedział do nich: idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Te zaś znaki towarzyszyć będą tym, którzy uwierzą. Warunek. Musisz, i ty przynajmniej, musisz uwierzyć. Bo możesz wierzyć nie wierząc. No tak jest, że czasami wierzę i nie wierzę. Zarać memu niedowiarstwu. Tak mówił jeden ojciec pewnego syna, który miał problem. I przyprowadził tego swojego syna do uczniów Jezusa i nikt nic nie mógł zrobić. Jezus później mówił: brak wiary. Plemię niewierne, jak długo mam was znosić? Jezus posyła apostołów z wiarą. Nie posyła ich bez wiary. Daje im moc Ducha Świętego. Duch Święty przemienia ich. Oni stają się silni, mocni, niezwyciężeni. Nawet kiedy przychodzi cierpienie, to oni się radują z tego cierpienia. Potrafisz tak? Potrafisz radować się z twojego cierpienia albo z cierpienia twoich bliskich, które de facto jest też twoim cierpieniem? Czy to jest możliwe, żeby w ogóle być takim mocarzem wiary? Tak, jest możliwe. Tylko uwierz w to, że Bóg tego chce. Bóg chce, żebyśmy byli podobni do Niego, żebyśmy byli jak On. Mamy być doskonali w naszej wierze. Więc nie ma miejsca w naszej wierze na wątpliwości. Że ja wątpię, że Bóg mnie posyła na przykład do drugiego człowieka. Albo wątpię w moc słowa wypowiadanego. Nawet jak wypowiadasz złe słowa, niekoniecznie wulgaryzmy, ale możesz mówić złe słowa do drugiego człowieka, to ma moc. Więc jeśli mówisz dobre słowa, czyli dobrą nowinę, z którą posyła cię Jezus, i masz wiarę, to nic nie będzie dla ciebie niemożliwego. I Jezus mówi, co się stanie. Inaczej, co może się stać. Bo może się stać jeszcze więcej, niż jest tutaj zapisane. Posłuchajmy. Te zaś znaki towarzyszyć będą tym, którzy uwierzą. W imię moje złe duchy będą wyrzucać. Nowymi językami mówić będą. Węże brać będą do rąk i jeśli by co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, a ci odzyskają zdrowie. Czy ja czegoś z tego doświadczyłem? Tak. Doświadczyłem modlitwy nad chorymi, którzy odzyskiwali na przykład wzrok. Taka pani, Agatka, mówili na nią, chociaż miała inaczej na imię, ale Agatka do niej mówili, miała problem ze wzrokiem. I przyszła do mnie i mówi: Krzysiek, pomódl się nade mną, bo moje oczy, ja tak mało co widzę. Coś tam widzę, ale ja prawie nic nie widzę. Jestem ślepa. Wierzysz? Wierzę. To pomodliliśmy się. I ona tak: widzę, widzę, widzę. I chodziła im: widzę, widzę. Mało kto jej wierzył, ale no, to jest jej świadectwo. No ja nie jestem okulistą. Nie mogę stwierdzić, czy ona widzi bardziej, czy mniej, bo nie wiem, jaki miała wzrok przed, ale potrafiła czytać. Czytała. Wcześniej nie mogła przeczytać tekstu, który był wyświetlany na ścianie. Domyślała się, a tak czytała. I co? Sama przyszła. Z wiarą. Pomódl się. Jestem przekonany, że jak bym się nie pomodlił, to ona odzyskałaby ten wzrok, bo miała taką wiarę, że Bóg by jej to dał. Beze mnie. Bez pośredników. Właśnie to jest problem, że my nie lubimy pośredników. My często nie lubimy się upokorzyć przed drugim człowiekiem. A w dzisiejszym słowie, w pierwszym czytaniu z dnia jest napisane tak. Wszyscy wobec siebie wzajemnie przyobleczcie się w pokorę. Wszyscy
wobec siebie wzajemnie przyobleczcie się w pokorę. Nie tylko pokornym wobec Boga mam być, ale także wobec drugiego człowieka i to każdego, nie tylko tego człowieka, który jest wyżej nade mną, bo łatwiej jest być pokornym wobec tego, który jest wyżej niż ja. Łatwiej jest, no bo on ma nade mną władzę. Gorzej być pokornym wobec tego, którego nie lubię. O! Albo wobec tego, którego mam jakieś zranienie, problem, nieprzebaczenie, jakąś sprawę. Żona ma być pokorna wobec męża, mąż ma być pokorny wobec żony. I nie tylko przy ludziach, ale wtedy, kiedy są sami, nie na pokaz. Wszyscy wobec siebie wzajemnie przyobleczcie się w pokorę. I teraz, ale ja nie umiem, ktoś może powiedzieć. Dobrze, a chciałbyś się nauczyć? Tak, no to Bóg przyobleczy cię w pokorę. Nauczy cię tej pokory. Duch Święty cię tego nauczy. Nie musisz tylko i wyłącznie własną siłą, własną mocą zdobywać pokorę. Ty po prostu naśladuj go w tym, jak on się zachowywał wobec wszystkich ludzi. A on był i jest wyżej wobec wszystkich, a stał się najmniejszy. Jest napisany jak robak, którego zgnieciono. Przecież rozmawiając z arcykapłanami, z uczonymi w piśmie, mógłby strącić po prostu jakiś ogień z nieba, jakąś błyskawicę i powiedzieć, ty tutaj do mnie nie startuj. Jestem, który jestem, rozumiesz? Ja jestem, który jestem. Ty tak do mnie mówisz? Jak dostał w policzek Pan Jezus, pamiętacie? Dostał w policzek, to nie mówi, wiesz co, ręka ci uschnie za to. Naprawdę, za to ci uschnie ręka i piekło wieczne podwójne będziesz miał. Nie. Jezus mu mówi, dlaczego mnie bijesz? Co złego uczyniłem? Wykaż błąd. Jeśli nie, to dlaczego mnie bijesz? Pokora, ale też prawda. Prawda jest obleczona w pokorę. Kłamstwo nie założy na siebie pokory. I my nie możemy trwać w kłamstwie. A często trwamy w kłamstwie, mówiąc, ja wierzę, a wcale tak nie jest. Spotkałem wielu wierzących, którzy zachowują się jak niewierzący. To jest kłamstwo. I taka postawa nie nałoży na siebie pokory. Nie nałożysz pokory. Pokora będzie palić takiego człowieka, który udaje, który nie jest prawdziwy, który jedno mówi, a drugie czyni. Spotkałem pewnego człowieka. A nie, tego nie powiem, bo przyszła mi myśl, żeby tego nie mówić, więc tego nie powiem. Tutaj skończę. O, to jest dobry moment, żeby zakończyć. Czy masz wiarę, czy tylko mówisz, że masz wiarę? Że wcale nie wierzysz, że Bóg może przez ciebie pomóc drugiemu i że Bóg może tobie pomóc we wszystkim, posyłając cię później do innych i czyniąc z ciebie mocarza wiary. Te znaki będą towarzyszyć tym, którzy uwierzą. Jeśli te znaki nie towarzyszą tobie, to nie wierzysz. Bo to jest logiczne, jak 2 plus 2 jest 4, to tak tym, którzy wierzą, te znaki będą towarzyszyć. Tak Jezus powiedział. A słowa Jezusa nie można podważyć. Można je odrzucić. Czego nam nie życzę. Życzę wszystkim, sobie, każdemu z nas, żebyśmy przyjmowali słowa Jezusa takimi, jakimi są. Tyle mam do powiedzenia. Jak Bóg da, to widzimy się jutro z Panem Bogiem i pozdrawiam.